RPG FKS Stali Mielec, Bankami Kieleś. Panie trenerze, za nami trzeci mecz kontrolny. Mecz dodatkowy, z czego to wynikało, że zdecydował się trener, żeby przeprowadzić jeszcze jeden dodatkowy sparing? W zasadzie to czwarty sparing, bo graliśmy z ŁKS-em, z Wisłą Kraków, z Orią i teraz dzisiaj z Siarką. Był to dodatkowy sparing, ze względu na to też, że ta kadra jest cały czas formowana, też jak gdyby wiadomo, że treningi też nie zastąpią pewnych rzeczy, także no, kolejnych zawodników w formacjach, też jeżeli chodzi o też współpracę na bokach, czy też mówię, czy w linii pomocy, czy w linii obrony. Kilka takich zestawień było w stosunku do zmian, tak, w stosunku nawet do ostatniego sparingu z Orią Ługańsk. I taki był też cel, żeby pewne rzeczy przymierzyć, próbować. No właśnie zobaczyliśmy dwie różne połowy, dwie różne jedenastki prawie, że. Jak spisali się zawodnicy tak na gorąco, gdyby trener miał to ocenić? No ja przede wszystkim bym rozdzielał tak jakby ten mecz na połowy też, ten ostatni mecz z Orią Ługańsk, też pierwsza połówka i druga połówka to są zupełnie jak gdyby inne układy personalne, w drugich połówkach jest dużo zawodników, jak gdyby też część zawodników testowanych, część zawodników młodych, którzy wracają z wypożyczeń i tak jakby cały czas są pod tym kątem sprawdzani. Wydaje się, że jakbym ocenić tą pierwszą połówkę, no to wydaje mi się, że dobrze zaczęliśmy też jakby. Uzyskaliśmy szybko przewagę w posiadaniu piłki, w ataku pozycyjnym. Następstwem tego była bramka. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu kontrolowaliśmy tą pierwszą połowę i można było dziś się pokusić w paru sytuacjach o zdobycie kolejnej bramki. Niestety nie udało się. Wydaje się, że rywal, no jeżeli stwarzał sytuację, to bardziej z faz kontry. Na pewno tak jakby na minus w stosunku do meczu z Orią Ługańsk, gdzie z bardzo mocnym rywalem mieliśmy takich dużo ciekawych momentów przy piłce. Tym razem tutaj w tej drugiej fazie pierwszej odsłony moim zdaniem za dużo mieliśmy takich strat, czasami prostych strat, które jak gdyby nie nakręcały naszej gry, ale nakręcały ataki rywala. Także no tutaj trudno powiedzieć, żebym był z tego sparingu zadowolony. Oczywiście wynik jest jaki jest, ale tu cały czas na tą sytuację i na przygotowania patrzę jakby w wątkach takich wielotorowych, bo tak na to trzeba patrzeć. No właśnie, to jak będzie wyglądał ten tydzień przygotowawczy do nowego sezonu? Przed nami jeszcze jeden sparing ze Stalą Rzeszów. Jak to właśnie będzie wyglądało? Znaczy no ten tydzień właśnie no tak jakby rozpoczął się tak naprawdę, niby tamten tydzień kończył się meczem z Orią Ługańsk, ale tak naprawdę od tamtego meczu sobota, wtorek, sobota jesteśmy bardziej w rytmie takim właśnie sparingowym. Między tymi sparingami jest jak gdyby dużo takich więcej momentów na regenerację. Jak gdyby, bo też można powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że też te 3 tygodnie też w jakimś stopniu intensywnie pracowaliśmy pod kątem motorycznym i też musi być taki moment jak gdyby też zejścia z tych obciążeń i wydaje mi się, że też analizując poprzedni sparing czy ten jeszcze powiedzmy drużyna na pewno jeszcze tak jakby patrząc nie mamy takich jeszcze odpowiednich prędkości powiedzmy biegowych tak jakbyśmy chcieli, ale na to trzeba jeszcze na pewno poczekać, bo ten etap jeszcze obciążeń na pewno w zawodnikach jest. Super, dziękuję bardzo.